Dzień dobry Państwu. Otwieram 23. sesję Rady Powiatu Gurowskiego. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych. Witam Panią Starostę Annę Kolibek. Witam Pana Wicestarostę Andrzeja Rogale. Witam Panią Burmistrz Góry Irenę Krzyszkiewicz oraz wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję Rady Powiatu. Tradycyjnie przypominam, że obrady są transmitowane i utrwalane. Proszę, aby wszystkie osoby, które będą zabierały głos, mówiły do włączonych mikrofonów i aby mówiły głośno na tyle, żeby można było to spokojnie nagrać i żeby osoby, które oglądają sesję, słyszały, co jest mówione. Proszę także o wyłączenie telefonów komórkowych, aby nie zakłócały przebiegu sesji. Za chwilę na terminalach pojawi się komunikat zaloguj. Proszę o wciśnięcie niebieskiego przycisku na urządzeniu i zatwierdzenie. Dziękuję bardzo. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi wymagane przez obowiązujące przepisy kworum. Rada ma prawo obradować i podejmować uchwały. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie porządku obrad. Czy są jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do procedury głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. 14 głosów za, 1 głos przeciwny. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 21. sesji Rady Powiatu Gurowskiego. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Mirosław Żłobiński. Prosiłbym o ujednolicenie pisowni nazwiska wojewody, bo raz w nazwisku jest z ogonkiem, a raz bez ogonka. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne uwagi? Nie widzę, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z 21. sesji Rady Powiatu Gurowskiego? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Stwierdzam, że protokół z 21. sesji Rady Powiatu Gurowskiego został przyjęty. 12 głosów za, 1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące. Przechodzimy do punktu czwartego. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu Gurowskiego w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę Panią Starostę o przedstawienie sprawozdania. W dniu 15 grudnia odbyła się 22. sesja Rady Powiatu. W okresie międzysesyjnym zarząd obradował dwa razy. Wprowadzono zmiany do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038. W dniu 16 grudnia wspólnie z wicestarostą panem Andrzejem Rogala spotkałam się z nadleśniczym Nadleśnictwa Góra Śląska panem Tomaszem Multańskim. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa na drogach w związku z wywożonym drewnem z lasów przez drogi powiatowe znajdujące się na terenie gminy Niechlów.
W dniu 17 grudnia w gabinecie burmistrz Góry pani Ireny Krzyszkiewicz wspólnie z wicestarostą panem Andrzejem Rogala spotkaliśmy się z dyrektorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu panem Leszkiem Loch. Spotkanie dotyczyło remontów dróg wojewódzkich mających przebieg przez powiat górowski. W tym też dniu spotkaliśmy się we Wrocławiu z panem Cezarem Przybylskim, marszałkiem województwa dolnośląskiego i członkiem zarządu panem Tymoteuszem Myrda w sprawie podpisania porozumienia o współpracy w zakresie rewitalizacji linii kolejowej 372. Takie porozumienie podpisało również PLK. Ponadto gmina Góra wspólnie z powiatem wystąpiła o wybudowanie wiaduktu kolejowego wraz z dojazdami. W dniu 21 grudnia spotkaliśmy się z komendantem powiatowym Policji w Górze. Na spotkaniu poruszaliśmy te tematy związane z obostrzeniami wynikłymi z panującej pandemii oraz problematykę usuwania pojazdów z drogi i kierowania ich na parking strzeżony. W dniu 22 grudnia został uruchomiony piec w budynku przy ulicy Podwale. Poprzedni piec, który nie nadawał się do dalszej eksploatacji, został zastąpiony nowym. Nowy piec ma moc 35 kW. Całkowity koszt demontażu starego pieca i zakupu nowego pieca wraz z uruchomieniem wyniósł 14 520 zł i 20 groszy. Do wykonania pozostały jeszcze roboty związane z likwidacją przecieku od strony wieżyczki oraz odmalowanie pomieszczenia w miejscu wystąpienia zacieku. W dniu 29 grudnia w imieniu zarządu powiatu wspólnie z wicestarostą panem Andrzejem Rogala na potrzeby strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze przekazano mundury. Wartość zakupu to 53 200 zł. Dziękuję wszystkim radnym, którzy wsparli tą inicjatywę. W dniu 30 grudnia otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Zdrowia o przekazaniu do wojewody dolnośląskiego pisma dotyczącego przejęcia budynku po byłym szpitalu i utworzenia w nim szpitala tymczasowego. Odpowiedź ma zostać udzielona wszystkim zainteresowanym stronom oraz przekazana do Departamentu Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia. W dniu 31 grudnia w związku z zimowym utrzymaniem dróg dokonano ich przeglądu. Na podstawie tego przeglądu ustalono, że porozumienie, które zostało zawarte z gminą Jemielną dotyczące remontu cząstkowego drogi powiatowej relacji Cieszyny-Psary, które miało być zrealizowane do 31 grudnia nie zostało wykonane. W dniu 4 stycznia doszło do spotkania z pełniącym obowiązki wójta gminy Niechlów panem Michałem Frąckowiak. Ponadto w spotkaniu ze strony gminy uczestniczył przewodniczący Rady Gminy pan Stanisław Galant, radny pan Eryk Mielcarek, kierownik inwestycji pan Dariusz Raczyczycki. Ze strony starostwa powiatowego oprócz wicestarosty i starosty uczestniczyli w tym spotkaniu także radna Mariola Szurynowska oraz radny Ryszard Pietrowiak.
na spotkaniu omawiano procedurę uruchomienia delegatury Wydziału Komunikacji w siedzibie Urzędu Gminy Niechlów oraz omówiono sprawę remontu drogi powiatowej 1068D Witoszyce-Siciny. W dniu 7 stycznia odbyło się w Poznaniu posiedzenie Rady Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym PCZ SA. W spotkaniu uczestniczyło dwóch członków Rady Wierzycieli w postaci Banku Millennium i Powiatu Górowskiego oraz jeden zastępca członka Rady Wierzycieli w postaci Powiatu Średzkiego. W trakcie posiedzenia członkowie Rady Wierzycieli podjęli uchwały odnośnie zgody na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanych w osiedlu Skarbimierz oraz w Przerzeczynie Zdroju. W dniu 11 stycznia w wyniku zakończenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego podpisaliśmy umowy na wykonanie skróconego projektu budowlanego wraz z dokumentacją techniczną na remont drogi powiatowej numer 1069D pod nazwą wymiana nawierzchni na drodze Góra Strumienna Brzeżany. Termin realizacji do 31 marca bieżącego roku. Wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę, którą złożył KD Projekt Krzysztof Nawrocki z siedzibą w Pogorzeli. Następnie podpisano umowę na wykonanie skróconego projektu budowlanego wraz z dokumentacją techniczną na remont drogi powiatowej numer 1113D pod nazwą wymiana nawierzchni wraz z budową chodnika w miejscowości Kamień Górowski. Termin realizacji do końca marca bieżącego roku. Wpłynęły trzy oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Projektowo-Usługowy Titan Wiesław Furmaniak z Leszna oraz podpisano umowę na usługi dostępu do platformy zakupowej e-zamówienia dla potrzeb powiatu górowskiego wspomagającej obsługę zamówień publicznych. Termin realizacji 31 grudnia bieżącego roku. Wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Open Nexus spółka ZO z siedzibą w Poznaniu. Trwają roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń starej przychodni. Ze względu na dodatkowe prace, które nie zostały uwzględnione w projekcie, termin zakończenia robót ulegnie przesunięciu o około półtorej miesiąca. Te prace to remont dachu, wymiana instalacji elektrycznej, która pomimo negatywnej opinii z rocznego przeglądu instalacji nie została uwzględniona w projekcie. W okresie międzysesyjnym pracownicy drogowi Wydziału Komunikacji i Dróg prowadzili roboty w zakresie wycinki zakrzaczeń na drodze 1111D Pobiel-Konkolno, 1107D na odcinku z Baków Górny z Baków Dolny oraz 1106 Czarnoborsko-Wodniki. Wymiany znaków drogowych na drogach 1080D Strumienna-Jastrzębia, 1069D w miejscowości Tarpno, 1095D na odcinku Karów-Świerczów. Naprawy zarwanego pobocza na drodze 1076D na odcinku Czernina
Tarnowa Łąka, udrożnienia przepustu w drodze 1095D w miejscowości Karów, naprawy chodnika w miejscowości Płoski, droga 1113D. Jeśli chodzi o drugostronne zasilanie, to obecnie prowadzone są dwa postępowania administracyjne. Prawdopodobnie będzie jeszcze konieczność udostępnienia jednego ogłoszenia w gazecie na temat nieuregulowania stanu prawnego po osobie zmarłej. W odwołaniu u wojewody znajduje się 8 decyzji, niektóre oczekują na rozpatrzenie od marca 2019 roku. Na chwilę obecną zostały wydane 24 decyzje. Według pracownika Elbud Poznań prawdopodobnie wpłyną w najbliższym czasie jeszcze 3 wnioski dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. Zgodnie z założeniami szczepień pracownicy Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu są w tak zwanej grupie zero. W dniu 6 stycznia w godzinach porannych w nowym szpitalu we Wschowie odbyły się pierwsze szczepienia tych pracowników. Zgłosiło się 11 pracowników. W okresie trwania pandemii od marca do końca grudnia ubiegłego roku wydano 137 opakowań rękawiczek, w każdym opakowaniu po 50 par, 448 sztuk kombinezonów, 300 sztuk fartuchów, 57 300 sztuk maseczek, 1604 pojemniki 5-litrowe płynów dezynfekcyjnych, 56 sztuk termometrów bezdotykowych, 76 pojemników płynów do dezynfekcji rąk o pojemności 200 ml, 20 sztuk testów na COVID, 210 sztuk przyłbic, 532 sztuki półmasek typu FFP2, 116 sztuk półmasek typu FFP3, 4 ozonatory, 27 osłon z pleksy, 50 masek filtrujących, 2 ciśnieniomierze oraz stacja bezdotykowa do dezynfekcji rąk. W tym dla zabezpieczenia petentów i pracowników zakupiono środki ochrony osobistej na kwotę 15 836 zł 61 groszy. W ramach walki z pandemią COVID-19 w trosce o zdrowie, życie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu wsparliśmy służby poprzez zakup sprzętu i materiałów. Komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Górze na łączną kwotę 78 060 zł 76 groszy. Na tą kwotę złożyły się ubrania specjalne ksenon w kwocie 53 200 zł 14 kompletów, maski do aparatu MSA G1 w kwocie 24 860 zł 76 groszy, 31 sztuk. Ratowników medycznych wsparto na łączną kwotę 8 621 zł 38 groszy, w tym na rękawice wydano 3
704 zł. Ciśnieniomierze 772 zł. Generator ozonu 4089 zł. Plandeki do punktu drive-thru 55 zł 98 groszy. Komendę powiatową Policji w Górze wsparto kwotą 499 zł. Za te pieniądze kupiono generator ozonu. Jeśli chodzi o szczepienia w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, to opóźnienia w remoncie nie wpłyną na możliwość szczepień. Gabinety będą gotowe na dzień 15 stycznia. Odbiór ich nastąpi w dniu 18 stycznia, także na dzień 25 stycznia, kiedy jest planowane rozpoczęcie szczepień populacyjnych, będą gotowe. W dniu 11 stycznia w Zespole Szkół imieniem generała Sylwestra Kaliskiego w Górze rozpoczęły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Jest to ostatnia planowa sesja dla 82 tegorocznych maturzystów w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik informatyk, technik hotelarstwa oraz technik budownictwa. Egzaminy w tej sesji potrwają do 21 stycznia. 12 stycznia rozpoczął się egzamin zawodowy w sesji styczeń-luty 2021. Do części pisemnej powinno przystąpić 95 uczniów. W Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze w sesji egzaminacyjnej do egzaminu przystępuje 16 słuchaczy w następujących kwalifikacjach. 4 słuchaczy technik bezpieczeństwa i higieny pracy, 8 słuchaczy technik informatyk, 3 słuchaczy technik rachunkowości, 1 słuchacz terapeuta zajęciowy. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym imieniem Janusza Korczaka w Wąsoszu do egzaminów potwierdzających kwalifikacje powinno przystąpić 2 uczniów. W środę 13 stycznia w godzinach od 9 do 17 w Górze w Szkole Podstawowej numer 1 w punkcie mobilnym odbędą się pobory w Mazu na obecność koronawirusa dla nauczycieli z klas 1-3 i pracowników szkół. W sumie zgłosiły się 172 osoby. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze informuje, że rozpoczęło nabór wniosków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki te mogą być przeznaczane na dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się oraz technicznych,
dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Szczegółowe informacje oraz druki dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze oraz w siedzibie instytucji. Na posiedzeniu zarządu podjęto uchwałę o 50% bonifikacie dla najemców z opłat za czynsz. Powyższe jest związane w związku z trwającą pandemią COVID-19. Informuję, że w dniu 11 stycznia bieżącego roku otrzymaliśmy odpowiedź od wojewody dotyczącą uruchomienia szpitala tymczasowego w Górze. Odczytam tą odpowiedź. Odpowiedzi na wniosek w sprawie rozważenia możliwości przejęcia budynku byłego szpitala w Górze i utworzenia na tej bazie tak zwanego szpitala tymczasowego z przeznaczeniem do leczenia chorych z COVID-19 uprzejmie informuję, że po przeprowadzonej analizie dostępnych zasobów infrastrukturalnych oraz sytuacji epidemiologicznej w naszym województwie aktualnie nie przewiduje się utworzenia kolejnego tak zwanego szpitala tymczasowego. Obecnie na terenie województwa dolnośląskiego decyzją wojewody dolnośląskiego od dnia 1 grudnia 2020 roku funkcjonuje szpital tymczasowy w Wałbrzychu, dysponujący 50 łóżkami oraz dwa szpitale pasywne. Szpital tymczasowy we Wrocławiu z docelową liczbą łóżek w gotowości w pierwszym etapie rozpoczęcia działalności 400, szpital kontenerowy w Legnicy z docelową liczbą łóżek w gotowości w pierwszym etapie rozpoczęcia działalności 96. Szpitale we Wrocławiu oraz w Legnicy na chwilę obecną pełnią rolę tak zwanych szpitali pasywnych. To jest szpitali tymczasowych przeznaczonych do uruchomienia w przypadku znacznego wzrostu zachorowań na terenie województwa dolnośląskiego. Z uwagi jednak na dynamiczny charakter trwającej epidemii SARS-CoV-2 służby wojewody dolnośląskiego na bieżąco monitorują sytuację, poziom zaangażowania oraz wydolności systemu ochrony zdrowia w naszym województwie. W sytuacji wymagającej zwiększenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej sugerowana przez panią starostę propozycja będzie przedmiotem rozważań na kolejnych etapach zabezpieczenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom województwa dolnośląskiego z upoważnienia wojewody Iwona Drelichowska Stopa, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. Z przyjemnością informuję, że w rozstrzygniętym 44. ogólnopolskim konkursie jakości prac scaleniowych organizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich projekt scalania gruntów wsi Naratów gmina Niechlów powiat górowski otrzymał wyróżnienie. Postępowanie scaleniowe prowadziło Starostwo Powiatowe w Górze, a prace związane z realizacją tego projektu prowadziło Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu, które jest jednostką podległą marszałkowi. Przy tej okazji jeszcze raz dziękuję panu marszałkowi, jego służbom, naczelnikowi Wydziału Geodezji i jego pracownikom za realizację
tego zadania. W okresie międzysesyjnym wszelkie płatności, w tym zobowiązania, były dokonywane terminowo i zgodnie z przyjętymi harmonogramami spłat. Nie wystąpiły zatory płatnicze, nie utracono płynności finansowej. Jeśli chodzi o punkty szczepień, to w powiecie górowskim na chwilę obecną jest 11 takich podmiotów, 6 w gminie Góra, 2 w gminie Wąsosz, 2 w gminie Mielno oraz 1 punkt w gminie Niechlów. Na dzień dzisiejszy mamy 6 nowych przypadków zachorowań. Współczynnik zakażeń na 10 tysięcy mieszkańców wynosi 1,73. W dniu dzisiejszym odbył się konwent starostów, w którym uczestniczył także marszałek pan Cezary Przybylski oraz wojewoda dolnośląski. Konwent dotyczył szczepień populacyjnych. W dniu 14 stycznia, czyli jutro, ma odbyć się wideokonferencja, której tematem będzie organizacja szczepień na terenie powiatu górowskiego. Do uczestnictwa zostali zaproszeni burmistrz Góry, burmistrz Wąsosza, wójt Niechlowa, wójt Jemielna, komendant powiatowej straży pożarnej oraz prezes nowego szpitala we Wschowie, ponieważ ta jednostka jest szpitalem węzłowym dla powiatu górowskiego. W związku z poruszanym od pewnego czasu tematem o opieki nad grobami informuję, że grób pierwszego starosty pana Augusta Herbsta nie był opłacany od 2001 roku. Grób pierwszego burmistrza Aleksandra Zalewskiego nie był opłacany od 2001 roku. Grób pierwszego lekarza Adama Pławińskiego nie był opłacany od 2011 roku. Grób pierwszego geodety Adolfa Katana jest opłacany na bieżąco i grób Władysławy Świętorzeckiej jest opłacany na bieżąco. Ksiądz dziekan zgodził się na anulowanie zaległych opłat oraz zwolnienie tych grobów z opłat bieżących. Chęć stałej opieki nad tymi grobami w imieniu Liceum Ogólnokształcącego w Górze wyraziła pani dyrektor Magdalena Mielczarek, za co jej bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo pani starosto. Czy są jakieś pytania do przedstawionego sprawozdania? Proszę bardzo, pani radna Mariola Szurynowska. Ja mam pytanie, czy pani wójt Jemielna poinformowała starostów czy też zarząd o przyczynach niewywiązania się z podpisanego porozumienia na modernizację drogi? Proszę bardzo, pani starosta. Nie, do chwili obecnej pani wójt z nami się nie kontaktowała, nie wpłynęło pismo. Natomiast w poniedziałek 11 stycznia sekretarz gminy Jemielno kontaktował się w tej sprawie z panem wicestarostą. Dziękuję, proszę bardzo. A można znać jakieś szczegóły tego kontaktu? Proszę.
Proszę bardzo, pan wicestarosta. Ja bardzo przepraszam, ale ja nie widzę tu pani wójt i proponuję, żeby państwo radny, nie rozważali, pani radny, żeby państwo nie rozważali dyskusji na temat kogoś, kogo nie ma. Głos, panie radny, jest sprawo... Ale panie radny, do kogo pan się zwraca, bo nie bardzo rozumiem, do kogo pan się zwraca. Panie radny Trojanek, ja niczego nie oceniłem, tylko powiedziałem, jeżeli pan nie dosłyszał, to powtórzę. Powiedziałem, żeby pan nie zabierał głosu, bo głos teraz zabiera pan wicestarosta. Rozmawiamy nad przedstawionym sprawozdaniem, a w sprawozdaniu była informacja na temat tego, że porozumienie zawarte z gminą Jemielną nie zostało zrealizowane. I stąd pytanie pani radnej Marioli Szurynowskiej. Jeśli pan czegoś nie wiedział w tym temacie, to teraz wyjaśniłem i głos zabiera pan wicestarosta. Przepraszam bardzo. Dziękuję panie przewodniczący za umożliwienie odpowiedzi. Tak jak pani starosta już zaznaczyła, pani wójt nie kontaktowała się z nami, natomiast 11 stycznia zadzwonił sekretarz gminy Jemielno z informacją, że zadanie czy porozumienie nie zostało zrealizowane z uwagi bodajże braku wyłonienia wykonawcy i w związku z tym, czy istnieje możliwość rozwiązania tego w jakiś sposób, tego porozumienia. Więc poprosiłem pana sekretarza, żeby na piśmie wystąpił z wnioskiem. My ten wniosek przeanalizujemy z radcą prawnym i taką odpowiedź uzyskał pan sekretarz. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, pan radny Grzegorz Kordiak. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Niestety muszę się do tego ustosunkować, co powiedział pan wicestarosta, bo chyba trochę jest w błędzie. Albo mnie nie słuchał uważnie. Ja nie powiedziałem panie wicestarosto, że nie wybraliśmy wykonawcy, tylko wykonawca nie wykonał zadania z uwagi, że w jego firmie wystąpiły w końcówce roku zakażenia COVID. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że to ja powiedziałem, że napiszemy do Starostwa Powiatowego w Górze odpowiednie pismo, w którym też będzie adnotacja odnośnie tego, że prosimy o wyznaczenie innego sposobu, czy też nowego porozumienia, czy aneksu do tego porozumienia, które funkcjonowało do końca roku, po to, żeby ten odcinek drogi w dalszym ciągu wykonać. Taka konkretna deklaracja padła, a w ślad za tym poszło odpowiednie pismo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę wszystkich radnych, żeby zgłoszenie, chęć zabrania głosu zgłaszali poprzez podniesienie ręki. Wtedy ja będę widział. Nie trzeba wołać do mikrofonu. Ja jak na razie mam doskonały wzrok i widzę. Proszę bardzo, pan radny Grzegorz Aleksander Trojanek. Ja chciałbym się dowiedzieć, skąd są te pieniądze przeznaczone na mundury, maseczki, etc. Czy to są pieniądze z budżetu? Bo z tego, co pani sprawozdawała, wynikało, że to są pieniądze z pieniędzy z powiatu. Czy to są pieniądze pozyskane skądś, czyli te mundury i stamtąd? Chciałbym właśnie na ten temat wiedzieć. Dziękuję. Proszę bardzo, pani starosta. Proszę, by pan skarbnik odpowiedział. Proszę bardzo, panie skarbniku. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, o tych informacjach, co pani starosta przedstawiła w swoim sprawozdaniu, są to pieniądze budżetu powiatu grodzkiego, czyli własne powiat. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś? Proszę bardzo, pan radny Mirosław Żłobiński. Ja mam dwa pytania. Chodziło mi o rozszerzenie wystąpienia pani starosty, bo pani starosta mówiła o złożeniu wniosku w sprawie uruchomienia kolei. Chciałem się dowiedzieć, czy jakiś jest odzew w sprawie budowy tego wiaduktu. Wiem, że mało czasu upłynęło, więc być może jeszcze Generalna Dyrekcja Dróg i Kolei nie zareagowała, ale jeżeli zareagowała, czy jakiś był odzew? I drugie pytanie dotyczy delegatury Wydziału Komunikacji w Niechlowie.
bo z Pani wystąpienia nie wynika, czy powstanie, a jeżeli powstanie, kto pokryje koszty utworzenia? Dziękuję. Proszę bardzo, Pan Wicestarosta, tak? Proszę. Jeżeli chodzi o sprawę uruchomienia delegatury Wydziału Komunikacji w Niechlowie, gmina Niechlów zobowiązała się do pokrycia kosztów, czyli gmina Niechlów udostępni pomieszczenie, przystosuje to pomieszczenie zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jakie są stawiane takim pomieszczeniom, zapewni sprzęt, czyli zakupi odpowiedni sprzęt, który jest wskazany również przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców. My ze swej strony zabezpieczamy pracownika, koszty pracownika Wydziału Komunikacji. Myślę, że to jest uzależnione od gminy Niechlów, w którym momencie będzie gotowa. Ze wstępnych deklaracji wynika, że gmina Niechlów chciałaby to zrobić z nowym rokiem, czyli od 2022 roku. A na pierwsze pytanie pan jeżeli chodzi o pierwszy temat, budowa wiaduktu, więc na tym etapie, tak jak pani starosta powiedziała, zostało podpisane porozumienie pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, gminą Góra, starostwem i Polskimi Liniami Kolejowymi w zakresie wybudowania, inaczej, rewitalizacji linii kolejowej. Majątek w tej chwili przejął marszałek województwa dolnośląskiego i linia, że tak powiem, jest już własnością marszałka, a porozumienie z PLK dotyczy tak jakby możliwości włączenia tej linii do sieci kolejowej. Dziękuję. Tu pani burmistrz, widzę, chciała zabrać w tej sprawie głos i uzupełnić. Bardzo proszę. No dlatego. Radni, pani starosto, ponieważ pytanie dotyczyło o wybudowaniu wiaduktu kolejowego, chciałabym się odnieść do pytania i udzielić odpowiedzi. Wiadomo, że porozumienie zostało podpisane 21 lipca 2010 roku. Wówczas sygnaturyszami porozumienia była właśnie Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, PLK PKP, no i oczywiście Starostwo Powiatowe i Gmina Góra. Paragraf trzeci porozumienia jednoznacznie mówił, że od momentu zgłoszenia potrzeby wybudowania wiaduktu kolejowego Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad zobowiązuje się ten wiadukt kolejowy wybudować w ciągu 2 lat. W związku z tym, że 9 grudnia 2020 roku właścicielem linii kolejowej 372 Góra Bojanowo został marszałek województwa dolnośląskiego, należało podpisać aneks do istniejącego porozumienia. Czyli wchodzi pan marszałek jako kolejny sygnatariusz porozumienia. Spotkaliśmy się u pana marszałka. Oczywiście marszałek podpisał porozumienie, aneks. Podpisało również PLK, PKP, Starostwo Powiatowe, no i Gmina Góra. Nie podpisało tego aneksu do porozumienia Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad. W związku z tym, że nie podpisali, a porozumienie zakończyło się z końcem grudnia 2020 roku, w związku z tym starosta powiatu górowskiego, burmistrz Góry, wystąpiliśmy 29 grudnia do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad o wybudowaniu wiaduktu kolejowego. Załącznikiem do tego właśnie zobowiązania był również akt notarialny z 9 grudnia, że właścicielem jest również marszałek województwa dolnośląskiego. Ponieważ Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad prowadziła rozmowy z dyrektorem Generalnej Dyrekcji w Warszawie, panem dyrektorem Żuchowskim, o zabezpieczeniu środków finansowych na wybudowanie wiaduktu kolejowego, zasugerowała, że dobrze by było, żeby minister infrastruktury zabezpieczył środki, a już marszałek województwa dolnośląskiego dokonał rewitalizacji linii kolejowej. Ponieważ
bardzo zależy na rewitalizacji tej linii kolejowej, marszałek województwa dolnośląskiego jeszcze w grudniu 2020 roku, czyli chyba 31 grudnia dokładnie, złożył dwa wnioski. Jeden wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, drugi wniosek do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o zgłoszenie na budowę, ponieważ przystępuje do rewitalizacji linii kolejowej 372 Góra Bojanowo, stawiając Generalną Dyrekcję Dróg Autostrad przed faktem dokonanym. I teraz czekamy na odpowiedź od Generalnej Dyrekcji Dróg Autostrad, jak się mają sprawy. Natomiast pan marszałek, a w jego imieniu Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, czyli pan dyrektor Loch, ma zabezpieczone na ten cel środki finansowe, przystępuje również do rewitalizacji. Generalna Dyrekcja będzie musiała się określić, budując wiadukt kolejowy. Bo jak nie, oczywiście teraz tutaj w żartach sobie powiem, no to będą rogatki postawione na S5, ponieważ musi się odbyć rewitalizacja linii kolejowej i co to za trasa S5 szybkiego ruchu, jak pociąg będzie przejeżdżał, tak? Również problem się pojawił tej natury, że linia kolejowa, która będzie rewitalizowana, no musi mieć wpięcie również do linii międzynarodowej. Bo to nie jest tak, że pociąg będzie jechał z góry tylko do Bojanowa, tylko on będzie jechał do Wrocławia i dalej. Czyli to jest trasa międzynarodowa. Wahała się nad podpisaniem również tego porozumienia PLK PKP, bo obawiała się, że włączenie w system elektroniczny będzie wymuszony przebudową całego systemu, a to jest koszt od 15 do 20 milionów. Ale okazało się po głębokiej analizie, że wystarczy tylko zmodernizować istniejący układ elektroniczny, a to koszt jest 1 200 000 zł. W związku z tym bez obaw podpisali porozumienie. Jak jestem również tutaj przy głosie, to chciałabym powiedzieć na temat drugostronnego zasilania energetycznego już o konkretnych terminach, jeśli Państwa to interesuje, ponieważ wiemy, że no są ciągle odwołania, natomiast mam informację na bieżąco od pani prezes Anny Biedzińskiej, pani prezes Elbudu, która akurat się zajmuje tą inwestycją, więc do końca marca tego roku będzie już uzyskają pozwolenie na budowę, a do czerwca tego roku 2021 nastąpi rozpoczęcie prac. Planowane zakończenie jest w 2022 roku, jeśli chodzi o drugostronne zasilanie energetyczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pani burmistrz, jeżeli może pani sekundkę zostać, bo być może jeszcze jakieś pytania będą. Są jeszcze jakieś pytania uzupełniające, bo tak czasami bywa, żeby... Ja dziękuję za... Proszę bardzo. Tak, to dziękuję serdecznie pani burmistrz. Proszę bardzo, pan radny Kazimierz Bogucki. Panie przewodniczący, ja już po części otrzymałem odpowiedź na ten jeden z tych tematów, który chciałem zapytać. Pani burmistrz wyczerpująco na to odpowiedziała, natomiast mam jeszcze drugie pytanie, pani starosto, bo chodziło o treść tych spotkań. Spotkanie zarówno u pana marszałka, które w tej chwili uzyskałem, tak jak powiedziałem, odpowiedź, a spotkanie z panem wójtem czy zastępcą wójta w Niechlowie, bo padło tam kilka nazwisk, natomiast nie wiem tak naprawdę, jakie są wyniki tych rozmów, bo temat też zaznaczony, czego dotyczyło, ale czegoś się państwo dopracowali. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan wicestarosta. Panie radny, jeżeli chodzi o Wydział Komunikacji, to już powiedziałem, jakie były ustalenia w tym zakresie. Natomiast jeżeli chodzi o drogę powiatową 1068D, ustaliliśmy, że rozeznamy koszty naprawy, remontu tej drogi, przedstawimy te koszty panu wójtowi i będziemy procedować co do dalszego postępowania, jeżeli chodzi o remont tej drogi 1068 relacji Witoszyce-Sicimy. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa? Proszę bardzo, pan radny Grzegorz Aleksander Trojanek. Proszę państwa, ja mam prośbę jednak do pani starosty, żeby w formie pisemnej przygotowywała takie długie sprawozdanie, bo przecież wiadomo, że nie jest człowiek się w stanie skupić, żeby tyle elementów zapoznać się z nimi, przeanalizować. Wolałbym, żeby to było parę dni przed sesją, żeby mógł się
odnieść do tego w sposób właściwy i prawidłowy, bo tak to rzeczywiście już nie wszystko się pamięta. Taka jest moja uwaga i chciałbym, żeby została skonsumowana przez panią. Dziękuję bardzo. Czy w tym punkcie są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, pan radny Mirosław Żubiński. Radnego pana Trojanka, to ja mam też taką propozycję o rozważenie do pani starosty, żeby publikować na stronie powiatu pani wystąpienie. Chodzi o sprawozdanie, żeby pani to rozważyła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania w tym punkcie? Jeśli nie ma, to bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. Interpelacje i zapytania. Przypominam, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku, artykuł 21 ustęp 10, 11 i 12, interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla powiatu, powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów powiatu, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie staroście. Starosta lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. Czy ktoś z państwa ma jakieś interpelacje, zapytania? Proszę bardzo, pan radny Grzegorz Aleksander Trojanek. Ja w dniu 8 stycznia złożyłem interpelację i rozumiem, że dostanę w tym obligatoryjnym czasie odpowiedź na tą interpelację. Dotyczyła ona między innymi sprawy związane z halą Arkadia i salą gimnastyczną. Złożyłem również 8 stycznia kolejną interpelację dotyczącą zmian w strukturze starostwa. Dotyczy to również sprawy związane z POSIR-em i z byłym dyrektorem POSIR-u. Mam nadzieję, że otrzymam również odpowiedź na tą interpelację. To do tej pory jeszcze nie mam, dlatego mówię. 7 stycznia złożyłem interpelację, że w związku z zwołaną sesją na dzień dzisiejszy, po raz 7 zresztą składałem taką postulat, aby sesja odbywały się w trybie mieszanym, na przykład zdalnym lub mieszanym, szczególnie dla radnych z grupy pierwszej, do której się zaliczam. Rozumiem, że tym razem otrzymam odpowiedź od pana przewodniczącego na to. Również 8 stycznia wystąpiłem z prośbą, z postulatem o unieważnienie dwóch uchwał Rady Powiatu dotyczący uznania moich skarg za niezasadne. Obydwie skargi dotyczyły skargi na działalność pani starosty. Dlaczego wnoszę o ich unieważnienie? Dlatego, że przewodniczący tej komisji wniosków i skarg nie raczył mnie zaprosić na takie posiedzenie. Nie uzyskałem od niego na przykład też informacji, jak przebiegało całe spotkanie. Określam jako tajne, bo jeżeli sprawa mnie dotyczy, a nie jestem na to zaproszony i nie mam możliwości złożenia tej sprawie wyjaśnień, że z tego wynika, że kłamie, że to jest kłamstwo, że pani starosta poszła i wytłumaczyła panu Marcinowi, jaka jest prawda, i on ją przyjął od razu. A Trojanek, 70-paroletni człowiek, który tutaj parę rzeczy w tym mieście i powiecie zrobił, kłamie. I tak samo jest z sesją. Prosiłem pana przewodniczącego, żeby
nie omawiać tych uchwał pod moją nieobecność. Bo uważam, że coś takiego, jeżeli to dotyczy konkretnej osoby, konkretnego człowieka, to nie wolno robić tym zaocznie, bo to mi przypomina najgorsze czasy, o których wszyscy mówimy, że to są byłe czasy. A nie zostało to przyjęte i otrzymałem coś takiego. Oczywiście wystąpiłem o to, żeby je unieważnić i mam nadzieję, że przynajmniej jakąś odpowiedź na ten temat uzyskam. Nie powinno tak w każdym razie być. Ja zresztą sobie nawet nie wyobrażam sytuacji, że gdyby taka uchwała o niezasadności skargi była rozpatrywana, a ja bym był na tej sali, a tej osoby, której to dotyczy, nie było, w życiu bym nie podniósł ręki na to, żeby to przegłosować. Ale to oczywiście kładę na sumienie tych osób, które tą rękę podniosły. Mogę mieć tylko żal do Państwa o to, że w ten sposób potraficie się zachować. Mam natomiast wniosek, nie jestem aż taki mądry jak tutaj Państwo, wniosek dotyczący, czyli postulat dotyczący komisji rewizyjnej. Panie Radny, przepraszam, czy to są interpelacje i zapytania, które będą sformułowane na piśmie, bo już przed chwilą nie przerywałem Panu przez grzeczność. Kwestia związana ze skargami to nie jest interpelacja ani zapytanie, jest punkt w porządku obrad, wolne głosy i wnioski i tam może Pan dowolnie na ten temat się wypowiadać. Jeżeli to jest interpelacja lub zapytanie, to proszę o sformułowanie interpelacji lub zapytania, bo jesteśmy w tym punkcie. Proszę bardzo. Teraz Panu mówię, że był to mój wniosek, mój postulat. Interpelacja dotycząca unieważnienia tych dwóch uchwał. Więc proszę mi nie mówić, że to nie jest w tym punkcie. Oczywiście, że to nie jest w tym punkcie. A jeszcze do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi. Bardzo Pana proszę, żeby Pan nie przekraczał swoich uprawnień. Bardzo Pana proszę. Robi Pan to, ale proszę nie ze mną. Takie numery, jak to ktoś powiedział. Niech Pan kontynuuje interpelacje i zapytania. Przepraszam Pana bardzo. Proszę bardzo. Nie różnimy się tym tylko i wyłącznie, że ja jestem od Pana starszy, a tak jesteśmy radnymi takimi samymi. I bardzo proszę, niech Pan to wreszcie do Pana dotrze. To, że Pan kogoś nie lubi, czy ma jakieś tam wąty, pretensje do kogoś, to nie znaczy, że Pan w ten sposób się ma do mnie zachowywać. Panie radny, wzywam ja Pana. Ja bardzo Pana proszę, żeby Pan Radny, wzywam Pana do porządku. Jeżeli będzie Pan dalej kontynuował swoją wypowiedź w ten sposób, to odbiorę Panu głos. Przywołuję Panu do porządku za to, że przekracza Pan swoje uprawnienia i w punkcie interpelacji i zapytania wygłasza Pan rzeczy w ogóle niezwiązane z tym punktem. Proszę mi powiedzieć, w którym Panie punkcie radny, statutu jest napisane, że nie mogę... Panie radny, jesteśmy w punkcie interpelacje i zapytania. Jeśli Pan składa interpelacje lub zapytania, to bardzo proszę, w tym celu udzieliłem Panu głosu i niech Pan to realizuje. Jeżeli chce Pan wygłaszać jakieś inne swoje wnioski, to tak jak Panu powiedziałem, więc przypomnę po raz kolejny, jest punkt w porządku obrad, wolne głosy i wnioski i tam może Pan dowoli wypowiadać się na ten temat. Jasne. Proszę bardzo. Rozumiem, że zakończył Pan interpelację i zapytania swoje. Proszę bardzo, Pan Radny Jan Czerwiński. A przepraszam, Panie Radny, sekundkę jeszcze. Tutaj w kwestii związaną, to co Pan tutaj Radny Grzegorz Aleksander Trojanek powiedział, odpowiedzi zostały Panu udzielone i ja Panu odpowiedź na temat trybu zdalnego też udzieliłem już dawno temu, więc proszę nie wprowadzać w błąd innych radnych, ani opinii publicznej, która nas słucha, że nie zostały odpowiedzi udzielone. Proszę bardzo, Pan Radny Jan Czerwiński. Pozwoli Pan, że odczytam swoją interpelację? Żeby proszę być precyzyjnym, żeby nie było później dyskusji, czy to jest, czy nie jest, to ja chciałbym odczytać, można? Proszę bardzo. Pan Ryszard Wawer, Przewodniczący Rady Powiatu. Interpelacja.
na podstawie artykułu 21 ustęp 9-13 ustawy o samorządzie powiatowym proszę o udzielenie informacji dotyczących pozyskania przez starostę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jak powszechnie wiadomo, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafią do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jak informuje prasa, takie środki na konkretne cele pozyskały lokalne gminy i ościenne powiaty. Jak przedstawia się sytuacja w odniesieniu do naszego powiatu? A mianowicie, po pierwsze, ile środków pozyskano na dzień 31.12.2020 rok? Po drugie, na jakie inwestycje? Po trzecie, kiedy rozpisane zostaną pierwsze przetargi? I po czwarte, kiedy planuje się rozpoczęcie frontu robót? Z poważaniem, Jan Czerwiński, radny. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie radny. Przekazać panu? Tak, tak, proszę bardzo. To może do pani Ani, do biura rady. Dobrze, na ręce przewodniczącego. Proszę bardzo, pan radny Mirosław Żłobiński. 28 grudnia ubiegłego roku złożyłem 3 interpelacje drogą elektroniczną i prosiłbym o skorygowanie omyłki, bo jedną z tych interpelacji zostało na podstawie pana pisma została zakwalifikowana jako wniosek. To była interpelacja. Dziękuję. Dziękuję bardzo za uwagę. Czy są jeszcze jakieś? Proszę bardzo, pan radny Ryszard Pietrowiak. Dziękuję, panie przewodniczący. Odczytam tę interpelację. Pan Ryszard Wawer, przewodniczący Rady Powiatu Grodzkiego. Zwracam się z zapytaniem, kiedy zostanie uruchomione oświetlenie na moście przez Orlem i na rondach w ciągu nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 323 pomiędzy Luboszycami a Ciechanowem w gminie Mielno. Most został oddany do użytku kilka lat temu, natomiast nowy odcinek drogi latem 2020 roku. Brak oświetlenia pomimo istniejącej infrastruktury, zwłaszcza na rondach i miejscu przejść dla pieszych, stwarza zagrożenie niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Kierujący pojazdami zwracają uwagę, że miało być pięknie i nowocześnie, a jest ciemno i niebezpiecznie. Brak działań ze strony wójta Jemielna związanych z realizacją zadania własnego gminy w zakresie obowiązku finansowania oświetlenia dróg i ulic, od wykonania którego gmina nie może odstąpić, powodując zaniechanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Fakt ten jest niezrozumiałym, zwłaszcza w kontekście medialnego otwarcia tego odcinka drogi, w którym wójt Jemielna uczestniczyła. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie radny. Czy są jeszcze jakieś interpelacje i zapytania? Jeśli nie widzę, bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu 6. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Polityki Społecznej o przedstawienie stanowiska komisji. Panie przewodniczący, Komisja Budżetu, Gospodarki i Polityki Społecznej na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Mirosław Żłobiński. No, ja tylko chciałem się upewnić, czy ja to dobrze rozumiem. Tutaj w tabelce w przypadku apteki lawendowej jest podane godziny otwarcia w niedzielę, a druga pozycja 10-18, czy ja dobrze rozumiem, to są święta i inne dni wolne. Pan wicestarosta potwierdza, że tak jest, jak pan rozumie. Tak, dobrze pan rozumie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania w tym punkcie?
Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku. Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 15 głosami za. Przechodzimy do punktu 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Czy mają państwo jakieś uwagi do udzielonych odpowiedzi albo chcieliby coś w tym temacie? Proszę bardzo, pani radna Urszula Szmydyńska. W dniu 11 grudnia złożyłam zapytanie, może odczytam to zapytanie, w związku z trwającym procesem likwidacji Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze. Proszę o udzielenie odpowiedzi dotyczących struktur zatrudnienia pracowników administracyjnych w POSIR na koniec okresu, gdy dyrektorem jednostki był pan Tomasz Krysiak oraz czy od momentu powołania na stanowisko dyrektora pana Dariusza Wołowicza zmieniła się liczba stanowisk administracyjnych. Jeśli tak, to jak to obecnie wygląda? Proszę również o podanie wysokości wynagrodzenia, jakie na koniec zatrudnienia miał pan Tomasz Krysiak oraz jakie wynagrodzenia ustalono panu Dariuszowi Wołowiczowi. Otrzymałam odpowiedź, więc odczytam tą odpowiedź w całości. W związku z pani zapytaniem dotyczącym struktury zatrudnienia pracowników administracji Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze informuję, że struktura organizacyjna jednostki została określona wraz z przyjęciem uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 maja 2012 dotyczącym regulaminu organizacyjnego POSIR w Górze. Regulamin określał 3 stanowiska administracyjne. Dyrektor 1 etat, główny księgowy 1/2 etatu oraz inspektor 1 etat. Taki stan liczbowy utrzymywał się do 2019 roku, gdzie od 2017 roku utrzymywany był wakat na stanowisku inspektora. 26 września 2019 Zarząd Powiatu Górowskiego przyjął uchwałę nr 55/2019 o zmianie regulaminu. Zmiana ta wprowadziła do struktury organizacyjnej POSIR nowe stanowisko specjalisty, to jest jeden etat, zwiększając liczbę stanowisk administracyjnych. Obowiązki, jakie zostały przypisane do tego stanowiska, niemal w całości pokrywały się z obowiązkami, jakie przypisano inspektorowi. Odnosząc się do wynagrodzeń dyrektorów, informuję, że obecnie wynagrodzenie brutto pana Tomasza Krysiaka wynosiło, i tutaj są wynagrodzenia zasadnicze 3900, dodatek funkcyjny 1000 zł, dodatek stażowy 15% 585 zł, razem 5485 zł. Natomiast wynagrodzenie brutto ustalone dla pana Dariusza Wołowicza wynosiło wynagrodzenie zasadnicze 4,5 tysiąca złotych, dodatek funkcyjny 2 tysiące złotych, dodatek stażowy 20% 900 zł, razem 7400. Taką odpowiedź otrzymałam. I teraz wrócę do zapytania, które również złożyłam 14 stycznia 2020 roku. Między innymi moje pytanie brzmiało w ten sposób. Czy nastąpił wzrost liczby etatów w starostwie lub w innej jednostce podległej, porównując grudzień 2019 do grudnia 2018? Jeśli było to było zwiększenie, to proszę również o podanie jednomiesięcznych skutków finansowych. Odpowiedź podpisaną dostałam od pana Grzegorza Kordiaka z dnia 28 stycznia 2020 roku. I cytuję, informuję, że liczba etatów w grudniu 2019 w porównaniu do grudnia 2018 nie uległa zwiększeniu. W związku z tym mam takie pytanie, chciałabym tutaj poruszyć taki stan rzeczywisty i moje takie, chciałabym znać wyjaśnienie. Po pierwsze, 26 września 2019 roku Zarząd Powiatu przyjął uchwałę nr 55/2019 o zmianie regulaminu POSIR. Zmiana ta wprowadziła do struktury organizacyjnej POSIR nowe stanowisko specjalisty 1 etat, zwiększając liczbę stanowisk administracyjnych. Drugie, 6 grudnia 2019 starosta wydał zarządzenie nr 34/2019, wprowadzając nową strukturę dotyczącą stanowisk pracy.
zgodnie z którą powstało 6 nowych etatów w starostwie powiatowym. A zatem, czy pan Grzegorz Kordiak świadomie wprowadził w błąd radnych, przekazując nieprawdziwe informacje, czy nie wiedział, jakie decyzje podejmuje zarząd, którego był członkiem, oraz czy starosta, który był bezpośrednio przełożonym, no wiedział o tym, bo ja stwierdzam tylko fakty na podstawie tych pism. To jest moje pytanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna przeszła płynnie do punktu 8, ale jeszcze chciałbym zapytać, czy są odpowiedzi na interpelacje i zapytania, jakie w tym temacie jeszcze mamy? Pani radna odczytała odpowiedź. Jeśli nie ma, to przechodzimy do punktu 8. Wolne głosy i wnioski. Proszę bardzo, pan radny Mirosław Żłobiński. Ja się zwracam z prośbą do pani starosty, jeśli można, udostępnienie tej odpowiedzi w sprawie szpitala tymczasowego, na przykład po sesji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Grzegorz Kordiak. Dziękuję, panie przewodniczący. Czy ja mam się ustosunkować teraz? Pani radna Szmedyńska? Przepraszam, pani członkinia zarządu? Panie radny, tak? To są wolne głosy i wnioski. Jeżeli chce pan odpowiedzieć, to śmiało może pan odpowiadać. Oczywiście, że tak. No, nie wydaje mi się, że odpowiedź, którą pani dostała, była rzekomym moim jakimś przekłamaniem, tak jak tu pani opinii publicznej sugeruje. Ja bym prosił, żeby, i zwrócę się na piśmie do pani starosty o to, żeby przedstawić, kiedy ten etat wolny, o którym pani tutaj mówiła, został zagospodarowany. Wtedy będzie pełny, jasny obraz. Dlatego też uprzedzam mojego przedmówcę wcześniej w innym punkcie, pana przewodniczącego, proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd. Mam natomiast pytanie do pani starosty, bo zwróciłem się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej do urzędu. Mam na myśli drogę Łęczyca-Piskorze. W końcówce roku, zdaje się, jeszcze to było. Otrzymałem oczywiście odpowiedź, za co dziękuję. Natomiast jest trochę dla mnie niepokojąca, bo tu mi pani starościna, starosta odpowiedziała, że udzieli mi konkretnej odpowiedzi do 18 lutego 2021 roku. Proszę mi powiedzieć, pani starosto, te materiały są aż tak obszerne, ile segregatorów to zajmuje, że trzeba aż tyle czasu, żeby to przygotować. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan wicestarosta, odpowiedź. Tak, w tej odpowiedzi jest podana data, do której zostanie udzielona odpowiedź, do 18 lutego. To nie znaczy, że odpowiedź nie zostanie udzielona wcześniej, a wymaga ona po prostu zebrania dokumentu z kilku komórek. No, tak były dekretowane dokumenty, że one są w kilku komórkach i po prostu kiedy zostaną zebrane, zeskanowane, to w tym momencie zostanie panu udzielona odpowiedź, pani radny. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Grzegorz Aleksander Trojanek. A tam sobie radę. Jestem na tyle sprawny jeszcze, że sobie sam radę. Państwo radni, w swojej starczej, senioralnej naiwności sądziłem, że zbieramy się po to, by rozwiązywać problemy naszego powiatu. Dlatego nie bardzo mnie interesują poza merytoryczne dysputy, które się tutaj często dzieją. Dlatego też prosiłem, żeby te rzeczy, które wszystko, o których pani mówiła, było na piśmie, żeby można było się przygotować. Bo ja to sobie przygotowałem wcześniej i są pewne rzeczy, które gdyby były na piśmie, każdy radny otrzymał, nie wygłosiłbym. Ale ja to odczytam, nie zostawię tego, tylko państwu powiem, co chciałem dzisiaj uzyskać. Chciałem uzyskać następujące odpowiedzi, czy się dowiedzieć, ile środków i od kogo pozyskano dodatkowo na drogi, na szkoły, na inwestycje i jakie inwestycje w tym powiecie będą w tym w bieżącym roku. Co dalej ze służbą zdrowia? No i tu pani już wiele rzeczy opowiedziała, ale co dalej ze służbą zdrowia? Patrz, jest to obowiązek ustawowy powiatu, dbałość o zabezpieczenie zdrowotne mieszkańców. Co dalej chciałem jeszcze się dzisiaj, nie tylko dzisiaj, w ogóle dowiedzieć, będąc radnym Rady Powiatu Górskiego w głębokiej opozycji. Chciałem się dowiedzieć, co z petycjami mieszkańców, ile razy władze powiatu, starostwa były u wojewody, w Ministerstwie Zdrowia, u premiera,
w sprawie umownie zwanego COVID-u. Czy rząd ten budynek przejmie? Powiedziała pani dużo rzeczy, ale mnie to one nie satysfakcjonują, bo uważam, że też powinniśmy jeszcze w dalszym ciągu o to walczyć. Chciałem się dowiedzieć i wspólnie postanowić, czy powstanie jakiś zakład pracy na terenie naszego powiatu w bliskiej kooperatywie z samorządami gminnymi. Co z funkcjonowaniem dawnego POSIR-u, czyli kto będzie dbał o ten cały obieg, o park, kto będzie płacił za nadgodziny nauczycielom. Co z obiektem, z obiektami, które od lat straszą nas wszystkich, bo chodzimy obok nich. Nie będę wymieniał, bo jest ta lista rzeczywiście spora. Chciałem się dowiedzieć, czy powiat wybuduje sam lub z samorządami ścieżki, jakieś tam ścieżki rowerowe, czy powiat w porozumieniu z samorządami wystąpił o środki na tereny popegeerowskie. Tutaj ktoś mówił o tych covidowskich, ale jest, proszę państwa, wniosek, czy rząd przyznał środki do 6 milionów złotych na tak zwane tereny popegeerowskie i na pomoc restauratorom. Czy wystąpił powiat o takie środki? Na jaką sumę? Na jakie inwestycje? Chciałbym to wiedzieć, bo po to między innymi jesteśmy. Oczywiście, czy na dostosowanie szkół i przedszkoli. Kiedy wreszcie zmieni się wygląd komendy policji? Ci państwo, którzy pamiętają, ja od 2010 roku składałem corocznie wnioski na ten temat i co roku była informacja, że tak już w tym roku będzie cokolwiek tam robione. Czy dotrzymamy słowa wszyscy jako radni mieszkańcom Kruszyńca i wybudujemy wreszcie im ten chodnik taki jak w Ligocie? I wiele innych problemów, a tu cały czas zamiast tych problemów słyszę wnioski, połajanki, groźby, donosy do prokuratury, jakieś zwolnienia, poniżania, dyskryminacja i lekceważenie. Braki odpowiedzi na wnioski i postulaty. Proszę państwa, takie moralizowanie, ocenianie, gdzieś tam mnie oceniają wyborcy. To, żeby było jasne, żeby nie być gołosłownym. Proszę państwa, czy możecie chodzić spokojnie po ulicach miasta w momencie, kiedy coś takiego robicie człowiekowi, tylko dlatego chyba, że go nie lubicie, że dajecie mu propozycję pracy, oczywiście mówiąc, że to nie, my nie, to dyrekcja szkoły. Dyrekcja szkoły jest podporządkowana zespołowi, tutaj zarządowi i on tutaj o tym decyduje. Chciałbym wiedzieć, jak byście się państwo czuli, gdyby waszemu mężowi, żonie ktoś coś takiego dał, a on by był oczywiście po studiach gdzieś tam dyrektorem i byście mu zaproponowali pracę, robotnik gospodarczy. Tu nie chodzi o pracę fizyczną, że ktoś jej się boi, tylko właśnie robotnik gospodarczy, drobne prace porządkowe i remontowe oraz dozór. I to państwa, i macie satysfakcję z tego. Idziecie na ulicy, idziecie do domu i mówicie, ale żeśmy gnojowi tam dali popalić? To jest wasze szczęście? Proszę państwa, w związku z tym, że pan Dariusz Wołowicz jest jednocześnie szefem struktur miejskich SLD Lewicy, składamy protest przeciwko takiemu traktowaniu człowieka, poniżaniu, lekceważeniu i oczekujemy odpowiedzi na ten protest. Mnie nie interesuje, kto państwu takie propozycje podsuwa. Protestujemy przeciwko takiemu traktowaniu człowieka, każdego, obojętnie kim by był. A grozić państwo mnie nie możecie, nawet nie musicie. Bo się waszych gruźb nie boję. Jednocześnie składam wniosek
do komisji rewizyjnej. Oczywiście wiem, że to jest bez sensu, bo za chwilę uzna, że nie ma takich uprawnień, albo że oczywiście jest to ten wniosek do niczego. Wniosek dotyczy o przeprowadzenie kontroli problemowej celem dostarczenia Radzie Powiatu informacji niezbędnych dla oceny działalności zarządu w sprawie nadzoru i likwidacji powiatowej jednostki organizacyjnej powiatu, czyli Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze oraz postępowania wobec pracowników tej jednostki. Ten wniosek jest zgodnie z paragrafem 2 punkt 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kurowskiego w celu zapobiegania niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek i w usuwaniu tych zjawisk. I to taki wniosek składam. Proszę Państwa, nie może tak być, że człowiek zostaje nagi i bocy i znikąd pomocy, bo wiadomo, że go zawsze przegłosują. Tak nie powinno to wszystko funkcjonować. Jest mi przykro, szczególnie do tych osób, które twierdzą, że mają serce po lewej stronie, a głosują za czymś takim. Dziękuję bardzo. Nie musi mnie panu dziękować. Łapę pan do tego też przyłożył. Dziękuję bardzo panu za wypowiedź. Może pan tego nie akceptować. Ja panu jednak dziękuję. Chciałem tylko w tym nawiązaniu, co pan tutaj powiedział, tylko o jednej sprawie powiedzieć. Jeżeli ktoś składa panu groźby, to proszę skierować to do odpowiednich organów. Proszę bardzo, pan radny Mirosław Żłobiński. Ja mam pytanie, jeżeli można... Proszę bardzo, pan radny Mirosław Żubiński. Ja chciałem zadać pytanie, jeżeli jest możliwa odpowiedź teraz, a jeżeli jest niemożliwa, no w terminie późniejszym. Chodzi mi o wyjaśnienie pewnej kwestii, bo tutaj radny Trojanek wcześniej w piśmie podnosił, że powinny być obrady w trybie zdalnym, na przykład dzisiaj w Panoramie Leszczyńskiej, czy gdzieś tam czytałem, że w piątek Rada Miejska Leszna zbierze się w trybie zdalnym. Pan przewodniczący powiedział tak ogólnie, że nas to nie dotyczy. Tym bardziej, że w obostrzeniach na stronie rządowej jest o tych zgromadzeniach, że do 5 osób można się zgromadzić, powyżej 5 osób nie można. I chciałbym wiedzieć, no, na jakiej zasadzie my się zbieramy. Jeżeli można, to teraz, na przykład pan radca prawny by odpowiedział, a jeżeli to później. Po prostu chodzi mi o wyjaśnienie, nic więcej. Dziękuję. Rozumiemy się, że pan radca odpowie bez żadnego problemu, bo ten temat już był wyjaśniany kilkakrotnie, właśnie między innymi tutaj dla pana radnego Trojanka i została udzielona odpowiedź na piśmie, nie wyjaśniająca tych szczegółów prawnych, natomiast rozporządzenie na ten temat mówi wszystko, więc bardzo proszę, pan radca. Rada Ministrów w sprawie ograniczeń związanych z epidemią COVID-19. Oczywiście wprowadza te ograniczenia, o których pan radny mówi, dotyczące zgromadzeń do 5 osób z wyłączeniem zgromadzeń związanych z wykonywaniem funkcji służbowych i zawodowych. No, jeżeli chodzi o funkcje służbowe, no to traktuje się to posiedzenia organów kolegialnych jednostek samorządu terytorialnego i tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Natomiast oczywiście, jeżeli są warunki techniczne, to po przyjęciu odpowiednich rozwiązań przez Radę, takie zdalne, że tak powiem, odbywanie sesji jest dopuszczalne, ponieważ ustawa to dopuszcza. Ta, która w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z epidemią COVID-19, ta z marca, która obowiązuje, to ona dopuszcza przeprowadzanie zebrań organów kolegialnych samorządu terytorialnego za pomocą urządzeń do zdalnej komunikacji, czyli to będą jakieś tam laptopy czy innego rodzaju urządzenia, które są podpięte w odpowiednim systemie, posiadają odpowiednie oprogramowanie, to nic nie stoi na przeszkodzie, że po przyjęciu odpowiednich regulacji przez Radę w
tym konkretnym naszym przypadku Rady Powiatu Grodzkiego, można by było w ten sposób tak sesję przeprowadzać. No to się wiąże z jakimiś tam kosztami, trzeba rozważyć, na ile to jest możliwe po prostu organizacyjnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są, proszę bardzo, pan wicestarosta Andrzej Rogala. Szanowni Państwo, chciałem się tutaj odnieść, bo szkoda, że pan radny Grzegorz Aleksander Trojanek wyszedł, ale rozumiem jego emocjonalne, rozumiem emocjonalne wystąpienie pana radnego Trojanka, ale myślę, że jeszcze pół roku temu nie miał takich rozterek i całkiem inny miał nastrój. Chciałem tylko po prostu Państwu powiedzieć, że nikt nie został zwolniony. Wszyscy pracownicy, którzy pracowali w Powiatowym Ośrodku Sportu, Rekreacji w wyniku zmian strukturalnych, po prostu dostali propozycję pracy. Nie naszą winą jest, że nie ma, załóżmy, w strukturach, czy karta nauczyciela nie przewiduje jakichś pewnych stanowisk wynikających z wykształcenia, że tak powiem, poszczególnych osób, więc osoby te zostały zatrudnione na takich stanowiskach, na jakich mogły być zatrudnione w tej chwili. I decyzja należała tutaj do dyrektora jednostki, dyrektora szkoły akurat, więc mówię, emocjonalne wystąpienie pana radnego akurat, no uważam, że nie ma tutaj racji bytu, bo to niczego nie zmieni. Druga sprawa, gdyby pan radny chciał uczestniczyć w posiedzeniach, załóżmy, komisji, to by się dowiedział na wiele rzeczy, które tutaj były pytania stawiane. Tylko jego nieobecność po prostu powoduje, że być może o wielu rzeczach nie wie. Tak samo jeżeli chodzi o sprawę skargi. No, macie Państwo też swoich przedstawicieli w tej komisji. Nikt z tych przedstawicieli, którzy są w tej komisji, no, nie zgłaszał jakichś wniosków czy postulatów odnośnie rozpatrzenia tej skargi. Sam pan radny Trojanek był informowany o posiedzeniu takiej komisji. Jest to dokument powszechnie dostępny na stronach. Jest to posiedzenie otwarte, nie zamknięte. Każdy może nawet, że tak powiem, widz, każdy obywatel może przyjść i przysłuchiwać się tym obradom. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałem też, uzupełniając o jedno zdanie, że są wszystkie dokumenty na BIP-ie na stronie starostwa publikowane, więc można odczytać też sobie protokoły sesji, protokoły z posiedzeń komisji. Proszę bardzo, pan radny Marcin Jóźwiak. No, dziękuję bardzo za udzielenie głosu. No, też mi bardzo przykro, że pana Grzegorza Aleksandra Trojanka w tym momencie już nie ma na sali obrad. Bardzo dziękuję panu wicestaroście, że już, że tak powiem, wstępnie odniósł się do kwestii zarzutów dotyczących działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Chciałem tutaj jednoznacznie powiedzieć, że komisja działa przede wszystkim zgodnie ze statutem. Rozpatrywanie tej skargi było naprawdę rzetelne, obiektywne. Dosyć długo debatowaliśmy w tym temacie. Jeżeli chodzi o kwestię możliwości uczestnictwa pana Grzegorza Aleksandra Trojanka w komisji, to tak jak powiedział pan wicestarosta, pan radny mógł uczestniczyć w tej komisji. Oczywiście nikt na pewno by w tym temacie nie przeszkodził. Tak jak pan wicestarosta wspomniał, informacja była na stronie. Nawet gdyby pan radny zadzwonił do biura rady, pewnie panie z obsługi biura rady na pewno by poinformowały na temat terminu odbycia tej komisji. Oczywiście wszyscy członkowie komisji są informowani na bieżąco na temat tego, jakimi skargami, jakimi sprawami będziemy się zajmować. Wszystkie materiały są im przesyłane. Niestety nie wszyscy uczestniczą w tych komisjach i czasami sprowadza się to do tego, że komisja musi się odbyć w dwuosobowym składzie. No, ciężko mi w tym momencie słuchać tych zarzutów, tym bardziej, że one są moim zdaniem niemerytoryczne. Jeżeli chodzi o kwestię merytoryki tych skarg, to jestem przekonany, że skargi zostały rozpatrzone właściwie.
Mam nadzieję, że w następnych komisjach, jeżeli takowe skargi będą, pan radny będzie uczestniczył, będzie oczywiście mógł jeszcze raz po raz kolejny się odnieść do tego, co napisał. Nie można też stwierdzić, że pan radny nie mógł się odnieść do tej kwestii ze względu na to, że sensu stricte skarga była pisana przez pana radnego. Rozpatrywaliśmy właśnie pana skargę, w której pan radny się wypowiedział. Oczywiście starosta jako osoba skarżona też musiała się wypowiedzieć, w związku z powyższym z taką prośbą się zwróciliśmy do pani starosty. Także to wszystko. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Kazimierz Bogucki. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja może tak pokrótce do tego ostatniego, bo no może spytam, bo słyszę, że było na stronie, a co stało na przeszkodzie, żeby zainteresowaną stronę powiadomić, żeby, czy koniecznie musi radny szukać na stronie, czy coś się dzieje, czy się nie dzieje, może był w złym stanie zdrowia, bardzo różnie. Co stoi na przeszkodzie, żeby takiego zaproszenia dokonać w formie czy telefonicznej, czy pisemnej? Ja myślę, że to o to też panu radnemu chodziło, a tak generalnie to powiem państwu, oglądając dzisiejszą tę sesję i spostrzeżenia swoje wyrażając, jestem w podobnej sytuacji jak pan radny Trojanek. Nie szanujecie państwo w ogóle ani wieku, ani pozycji tego człowieka. Ja już nie będę mówił o sobie. Wracając do tego, proste wyjaśnienie, panie radco, tak, jest, nie ma możliwości, nie ma tam, wszystko jest prawnie w porządku, jeśli chodzi o sesje zdalne. No przecież jest jakiś program rządowy, który ochrania te osoby, które są tam w jakimś wieku zagrożenia, tak? No czy nie warto do tego też na takiej samej zasadzie podejść, jak przed chwilą mówiłem o tym zaproszeniu. To naprawdę o małe drobnostki chodzi, żeby człowieka zadowolić, a wy wbrew temu ciągniecie, żeby tylko na udry iść. No jeszcze sobie kiedyś pogadamy, jakie ja mam zarzuty stawiane, że czystki robiłem. Kto tu czystki robi, to widać, że chyba jedna osoba została z tych, które ja zatrudniłem. To się nie nazywa czystką. Ja natomiast mam zarzut, że czystki tutaj dokonywałem. Tak nie można pracować. Zawzięliście się na kogoś i chcecie udowodnić, że ktoś jest wielbłądem, że ma garb, a tego garba nie ma. Przyjdzie na to czas, że my o tym będziemy rozmawiać, pani starosto, i wtedy zobaczymy, kto jest w jakim miejscu. Chowacie pewne rzeczy, nie informujecie rady, a taki jest zakiechany za przeproszeniem obowiązek zarządu, żeby rada wiedziała, co się w pracy zarządu dzieje. Ma pani sprawozdania z pracy zarządu, tam wielu rzeczy nie ma, ale przyjdzie czas, że one ujrzą światło dzienne, bo jak się wstydzicie czegoś, co robicie, to ja wam przypomnę to. To ja wam przypomnę, bo ja nie pozostanę obojętny na to, co mnie dzisiaj spotyka. Co ze mną zrobiliście? Szmatę z człowieka chcecie zrobić, a to ani wiek, ani pozycja na to wam nie dają upoważnienia. Jesteście bezczelni w momentami. Jak możecie człowieka do takiego stanu doprowadzać? Tutaj ja wiem, o co chodzi. Z dyrektora chcecie zrobić ciecia tam w tym. Róbcie tak dalej. Pani Smydyńska chce pani udowodnić mnie, że zawyżyłem zarobki pana Wołowicza, bo taki jest podtekst pani wypowiedzi. To nie tak wygląda. Jakbym panią zaprowadził wtedy, kto, jak on sprawował poprzedni swój urząd tam w tym budynku, to by pani zobaczyła same dziury na ścianach. Wszystko powyrywał, zostawił bez planu pracy, bez żadnych perspektyw. Tak wyglądała praca poprzednika pana Wołowicza. I dzisiaj zarzuty, że on miał więcej pieniędzy, bo przedstawił plan, bo myśmy go do tego zobowiązali, bo ten plan mieliśmy i na zasadzie tego planu pracował. A jeszcze, żeby było dokładniej, nic starostwo na tym nie straciło, bo obaj z wicestarostą zrezygnowaliśmy po 1000 zł na rzecz, wtedy na diety. Nie przyjęliście państwo też tego, bo po co? No to nic nie straciło, to dostał pan Wołowicz, bo nic się nie stało, droga pani. A chcę pani pokazać wszystkim, jacy byliśmy rozrzutni. Interpelacja jaka skrupulatna. Boże, zmiłuj się. Bo co się stało? Nic się nie stało. Takie samych pieniądzach zostaliśmy, jak byliśmy.
Nie stwarzajcie pozorów, że byliśmy jakimiś oszołomami, diabłami, którzy ludzi zwalniają, wypędzają. Jak były zwolnienia, dwa konkretne zwolnienia, które jeszcze będę pewnie w sądzie pracy, bo się o to upominałem. Dlaczego zarzucacie mi, że ludzie zostali zwolnieni? Oni powinni dostać dyscyplinarkę, taka była sugestia radcy prawnego w tamtym czasie. Tylko dlatego, że nie chciałem, biorąc pod uwagę ich długoletni staż, nie chciałem im tej przykrości robić. A dzisiaj zarzut, to jest dla mnie zarzut, że ktoś złamał prawo, że kilkanaście nazwisk poszło niezgodnie z ustawą RODO? To ja jestem temu winny? Że człowiek, który miał szkolenie niecały rok wcześniej, udostępniał na każde zawołanie materiały w firmie prawniczej we Wrocławiu, gdzie państwo jesteście posiadani dokumentu, gdzie tam jest jasno napisane, tak, dostawaliśmy na każde życzenie, poza drogą służbową, bez sekretariatu, bez opłaty. Tak to było dokonywane i to ja jestem temu winien, bo oni się tak zachowali, jak się zachowali. Tak nie można po prostu pracować. Ja jestem też w tym wieku, możemy popracować, panie przewodniczący, takie lekceważenie kogoś to jest po prostu niedopuszczalne. Jeszcze każecie tego człowieka, bo on nie przyjdzie, to znaczy będziecie potrącać mu zgodnie z uchwałą po tamte 20% za absencję na sesji. Nie można się dogadać, nie można usiąść, porozmawiać, choćby sam na sam. Dziękuję bardzo. Szanowny panie radny, ja tu nikogo nie lekceważę. Ale to widać, na razie, jak na razie po tych wystąpieniach, no przykro, że nie ma tutaj pana Grzegorza Aleksandra Trojanka, po wystąpieniach radnego widać, że to raczej ja jestem przez niego lekceważony, ale nie biorę tego osobiście do siebie. Rozumiem, każdy ma prawo oceniać mnie tak, jak uważa za stosowne. Jeszcze raz przypomnę, panie radny, panu, że nic ani pan jako, gdy pan pełnił funkcję starosty, ani pan radny Grzegorz Kordiel, z niczego państwo żeście nie zrezygnowali, tylko rada uchwaliła wam pensję. Przypominam to po raz kolejny. Ja przepraszam, pan... panie radny, proszę się nie przekrzykiwać, naprawdę. Rada uchwaliła panu pensję. Ma pan rację, pan wicestarosta. Pensję tutaj, jeżeli chodzi o wicestarostę, zaproponował pan. Pan starosta Kazimierz Wogucki w tamtym momencie. Natomiast z niczego pan nie rezygnował. Rada uchwaliła panu pensję, tak? I proszę nie wprowadzać nikogo w błąd. Ale czy pan też, czy pan radny chce też rozmawiać w taki sposób, jak przedtem? Jak pan się wypowiadał, ja nawet słowem się nie odezwałem. Natomiast jak ja odpowiadam na pana zarzuty, to pan nie chce przekrzykiwać. Bo nie macie z panem, nie można. Można normalnie. Czy ja pan, no dobrze, nie będę się z panem spierał, bo jałowa jest dyskusja na ten temat. Proszę bardzo, pan radny Marcin Jóźwiak. No, chciałbym się tutaj odnieść do zarzutu pana Boguckiego. Wcześniej rozmawialiśmy na temat formalnej możliwości pozyskania wiedzy przez pana Grzegorza Aleksandra Tojanka o komisji. Tak, panie radny, komunikowałem się z panem Grzegorzem Aleksandrem Trojankiem na komunikatorze internetowym. Pan Grzegorz Aleksander Trojanek ma taki zwyczaj komunikowania się też. Informowałem go o tym, że taka komisja będzie. Parę słów zamieniliśmy, oczywiście nie na temat treści, bo jestem członkiem komisji i skargę rozpatrywałem zgodnie z własnym sumieniem. Ale pan Grzegorz Aleksander Trojanek został poinformowany o tym. Bardzo dziękuję, proszę. Bardzo proszę bardzo, pan radny Mirosław Żłobiński, bo zgłaszał pan przedtem chętnie. Proszę bardzo, pani radna Urszula Szmydyńska. Odniosę się do pana słów, panie radny Bogucki, ze względu na pana wiek. Mam szacunek wielki i zawsze pan to widzi na każdym kroku. Ale natomiast ja nie zadałam takiego pytania, ja stwierdziłam tylko fakty. W moim pytaniu było tylko zapytanie o wzrost liczby etatów, bo ja nie dyskutuję z tym, co było zasadne, bo tak jak powiedziałam wcześniej, że każdy starosta sam podejmuje decyzję. Ja nie skrytykowałam tutaj, ja odczytałam tylko treść pisma i odpowiedzi, więc jeszcze raz bardzo proszę, proszę nie krytykować tego, co stwierdzam na podstawie dokumentów. I pan mówi o wieku. Przepraszam, miałam tego dzisiaj nie wywoływać tematu. Wielki szacunek,
Tym bardziej, że jestem młodsza, jestem kobietą, pan jest mężczyzną. Ale jeśli młodszy mężczyzna pisze na swoim blogu do publicznej wiadomości takie bzdury, gdzie ja nie mam Facebooka, ja nie jestem osobą facebookową i nie muszę. Zachowanie radnej Urszuli Szmyryńskiej, zawodowo podległej pod Irenę Krzyszkiewicz, w mojej ocenie jest pozbawione dobrego smaku i standardów dyskusji publicznej. Odnosząc wrażenie, że pani radna zachowuje się tak, jakby była zaprogramowana na atak, kobiecie w tym wieku nerwy, urody już niestety nie dodają. Dziękuję panu bardzo. Powiem tylko tak, Młodość nie wieczność, starość nie radość. Ja przeżyłam już jeden etap młodości, teraz jestem w średnim wieku i daj Boże, zdrowia panu życzę, żeby pan naprawdę też doczekał takiego wieku. Ten szacunek, co pan mówił, pan Bogucki przed chwilą, powiem panu, nie wypada nawet na stronie publicznej, na komunikatorach publicznych pisać takie rzeczy, bo to jest nieprzystoi. Tu świadczy o pana kulturze osobistej, bardzo nieładnie wymieniać z imienia i z nazwiska. Ciekawe, czy by pana małżonka, czy by pana mama czułaby się tak, jakby ktoś to powiedział. Wieku się kobiecie nie wypomina. Nie wiem, czy tak strasznie pana czymś uraziłam na ostatniej sesji. Nie, ani pana nie atakowałam, przepraszam. I mówiąc, że jestem zaprogramowana na atak, to już jest też śmieszne. Tylko tyle chciałam powiedzieć i wracając do tego, pan mówi o wieku. Ma pan kolegę po prawej stronie, jak się zachował. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Grzegorz Kordiak. Szkoda, że pani do końca nie przeczytała, bo tam życzyłem pani uśmiechu spod maseczki na sam koniec. Jeśli pani to poczytuje za... No, przykro mi bardzo, że tak pani to ocenia. Mogę to tylko i wyłącznie spostrzegać jako delikatny atak dzisiaj na moją osobę. Przywykłem, pani Szmylińska, do tego, jak się pani w stosunku do mnie zachowuje. Szkoda, że mikrofony nie zbierają szumu w sali. To by wtedy było słychać, co pani poza mikrofonem kieruje pod moim adresem tutaj. Ja pani nie wymawiam w wieku, broń Boże, i proszę mi też nie wymawiać w wieku. Jeśli się pani poczuła urażona, to tutaj oficjalnie, publicznie panią przepraszam. Nie miałem nic złego na myśli. Cieszę się, do pani się również uśmiecham gorąco, cieple i czule. I tylko tyle mam do powiedzenia. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, że pan nie przerywał i dał mi spokojnie dokończyć. Dziękuję bardzo. Panie radny, no mógłby sobie pan darować tą uwagę, bo ona naprawdę jest nie na miejscu, bo ja panu nie przerywam w momencie, gdy pan udziela wypowiedzi, czy wypowiada się merytorycznie na ten temat. Wiem, zaraz pan wróci do poprzedniej sesji, ale już nawet nie chcę o tym wspominać, a ja się nie odniosę do tego wpisu, który tam, o który tutaj pani Szmydyńska, pani radna Szmydyńska cytowała, bo uważam, że pełnię funkcję publiczną, mam mieć twardą skórę, to staram się ją w tym temacie mieć. Proszę bardzo, pan wicestarosta. Panie Przewodniczący, ja chciałem się tylko odnieść tutaj do stwierdzenia pana radnego Boguckiego odnośnie dyrektora POSIR. My poprosiliśmy dyrektora POSIR-u o przedstawienie programu i nie doczekaliśmy się tego programu. Zbliżał się też również okres wakacyjny, bo to były ostatnie dni czerwca. Poprosiliśmy o zaplanowanie tych wakacji, żeby tutaj urozmaicić uczniom, dzieciom, użytkownikom generalnie hali, tutaj obiektów hali Arkadia. I nie doczekaliśmy się takiego dokumentu, takiego planu, takiego programu. Natomiast nie wiem, czym to było spowodowane, czy tą chorobą, bo w momencie, kiedy po prostu poprosiliśmy o to, to pan dyrektor zachorował. Być może, że nie mógł tego zrobić z uwagi na chorobę. Natomiast jeżeli chodzi o to, co pan wspomniał, że powinien kogoś pan zwolnić dyscyplinarnie za to, że ujawnił jakieś dane kogoś tam, więc to zdarzenie zostało zgłoszone do GIODO, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. GIODO nawet nie zabrało stanowiska w tej sprawie, uznając, że sprawa jest tak błaha, że po prostu nie będzie się w tej kwestii wypowiadało. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, panem Wadasem, rozmawialiśmy na ten temat, on nam ten temat wyjaśnił i stwierdził, że po prostu GIODO w takich sprawach, jeżeli są naprawdę sprawy, które nadają się pod rozstrzygnięcie, to rozstrzyga, jeżeli nie, to po prostu nawet nie zajmuje stanowiska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Urszula Szmydyńska. Tym razem mam pytanie do pana radnego Mirosława Żubińskiego. Tak, popatrzę panu w oczy i z uśmiechem do pana. Więc tutaj tak jakoś nie czytam, ale padł mi artykuł, nie wiem czy pan dobrze to sformułował, z dyrektora na ciecia. Z dyrektora na ciecia. Czemu pan sam tak wprowadza opinię publiczną w błąd? Bo dla mnie określenie cieć, no to nie znam, może pan jako polonista mógłby mi to wyjaśnić dobrze, co to znaczy, bo tak pan sam tutaj pana dyrektora jakby zdegradował, to jest raz. Poza tym nawet jak tutaj pisze pod jakimś tam, jakie obowiązki ma wykonywać, no to wie pan co, uderza pan w tą grupę ludzi, którzy piastują to stanowisko, że praktycznie no, będą ich nazywać cieciem. Niedługo będzie tak, że będą stanowiska pracy i nikt nie podejmie tej pracy, bo będzie mówił, że nie chce być cieciem. Proszę wyjaśnić, co pan miał na myśli, mówiąc, pisząc cieć. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Kazimierz Bogucki. Ja chciałem się odnieść do wypowiedzi pana wicestarosty. Jeśli są tego typu uwagi, to pan, jak pan sobie wyobraża, myśmy sami tak z sufitu wzięli, tak jak były wzięte na mnie zarzuty przy odwołaniu z sufitu te zarzuty? Nie, rozmawialiśmy i z radcą prawnym, i z inspektorem Danubelsem, który stwierdził jednoznacznie, że miał zastosowanie incydent kilkunastu osobom, kilkanaście osób dane zostały udostępnione. Jest odpowiedź i to jest w dokumentach z kancelarii prawnej, która świadczy o tym samym, która jednoznacznie określa, dostawaliśmy informacje bez zbędnych okoliczności, znaczy jak zwracaliście to dostawaliśmy. Nie było to przez sekretariat, nie było to zgłaszane, nie było to opłacane, więc ja nie wiem, w czym tu problem jest. Po prostu na jakiej zasadzie żeśmy dokonali rozwiązania umowy o pracę, nie zmuszając ich jednocześnie, tak jak mi podpowiadał w owym czasie radca, żeby kwalifikuje się to do zwolnienia dyscyplinarnego do artykułu 52 kodeksu pracy. I tyle. Odpowiedź, no bo pan chce coś odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Tutaj panie radny, ja myślę, że o tej odpowiedzialności rozstrzygnie sąd i to będzie chyba najprostsza odpowiedź jasna dla tych osób, które się odwołały. Proszę bardzo, pan radny Mirosław Żubiński. Ja chciałem się też do tej sprawy odnieść. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy doszło do zwolnienia tych dwóch osób, była podobna sprawa, no nie dam głowy, że to dobrze wymienię miejscowość, w Aleksandrowie Kujawskim. I wtedy starostwo musiało kilkadziesiąt tysięcy złotych zapłacić kary. Wtedy. Mówię o tej sytuacji ze zwolnieniem. A teraz odnosząc się do słów do naszej pani radnej. To sprawy nie dotyczą powiatu. Chętnie udzielę odpowiedzi, jak się skończy sesja albo przed sesją. Chętnie porozmawiam, powiem. Nie sądzę, żeby to forum było właściwe do rozpatrywania takich spraw. Nie zabierajmy tym ludziom, którzy tu się zgromadzili, niepotrzebnie czasu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie radny Mirosławie Żubiński, ja chciałem tylko przypomnieć, że wtedy, gdy była rozmowa na temat naruszenia danych osobowych, jak ówczesny starosta, pan Kazimierz Bogucki na ten temat mówił, to proponowałem, żeby tą sprawę zgłosił do postępowania i niech postępowanie rozstrzygnie. Natomiast katalog kar, oczywiście pan starosta mógł zastosować z górnej półki, katalog kar jest pewnie od upomnienia do zwolnienia dyscyplinarnego. To było w dyspozycji pana starosty, że zastosował akurat najbardziej, czy jedną z najbardziej dolegliwych kar w tamtym czasie. Natomiast to, czy ona była zasadna, czy nie była zasadna, to tak jak powiedziałem, o tym rozstrzygnie sąd. Proszę bardzo, pan wicestarosta. Panie radny, ja nie dyskutuję tutaj z tym, co pan powiedział w kwestii tej, że była opinia radcy prawnego i tak dalej. Ja tylko stwierdzam fakt. Tak jak pan powiedział sam, był incydent. I żeby rozstrzygnąć, czy ten incydent był ważki, czy nie, został skierowany wniosek, zawiadomienie do GIODO. I GIODO uznało, że nie był to ważny incydent. Tylko tyle mówię. A zastosowano kary takie, jakie zastosowano. Ja nie dyskutuję z tym. To było pańskie prawo.
tylko stwierdzam, że na podstawie zgłoszonego incydentu nie był on ważny, a jest coś takiego jak miarkowanie kary jeszcze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Jan Czerwiński. Ja mam takie krótkie pytanie do pana przewodniczącego. Ciekawi mnie, dlaczego pan zmienił godzinę rozpoczynania obrad sesji Rady Powiatu. Mi to absolutnie nie przeszkadza, jestem gotowy całą dobę pracować, ale chciałbym zaspokoić swoją ciekawość i nie tylko. Dziękuję. Odpowiem panu po sesji. Proszę bardzo, czy ktoś, proszę bardzo, pan radny Robert Szymanowicz. Ja chciałem powiedzieć taką sprawę jedną, że wielu radnych pełni różne funkcje ważne, samorządowe, ale nic nie jest wieczne, być może to się zmieni. I takie standardy, że robienie z dyrektora robotnika, czy tam ciecia, jak to mówią, no nie wiem, zobaczymy, być może was to też będzie kiedyś dotyczyć, na razie czujecie się pewnie, świetnie, ale pomyślcie o tym, bo ja takie coś przeżywałem, to nie jest miłe, po prostu jeśli ktoś ma jakieś tam kwalifikacje, to nie można mu proponować tam zamiatania podwórka, czy przycinania krzaków. Dziękuję. Panie radny, ja chciałem tylko panu powiedzieć, bo pan zapewne to wie, ale przypomnieć, że to była likwidacja jednostki, także propozycja pracy dla kogokolwiek, to było dobre, znaczy dobrze, że zarząd w ogóle zaproponował dla pracowników jakąś pracę, natomiast była ta mowa o tym też w likwidacji jednostki i pan wicestarosta wielokrotnie na ten temat się wypowiadał, że ci pracownicy nie zostaną na przysłowiowym lodzie, tylko zostanie im zaproponowana praca. Natomiast jednostki nie ma z dyrektorem, z inspektorem i tak dalej, i tak dalej. Także trudno proponować stanowisko dyrektorskie dla pana dyrektora. Jakie zaproponowała pani dyrektor zespołu szkół, to już było dzisiaj tutaj omawiane. Proszę bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo, pani radna Grażyna Owczarek. Ja tutaj tylko chciałam przekazać taką informację do pana Kordiaka, pana radnego Kordiaka, bo mam do pana bardzo gorącą prośbę, żeby pan po prostu na właśnie tych mediach społecznościowych nie opisywał także o mnie różnych sytuacji, bo była taka sytuacja, jak państwo wiecie, że przekazałam słodycze do ośrodka szkolno-wychowawczego. To były po prostu czekolady. Pan radny napisał, że nie zjadła i przekazała. Wie pan co, no było dla mnie to takie, no nie wiem jak się pan teraz czuje, ale to taki nieprzyjemny przytyk, bo nie zrobiłam to do nagłośnienia, tylko to zrobiłam po prostu. Uważałam, że jeżeli dam każdemu dziecku po czekoladzie, nic się nie stanie. A tu macie komentarz jak trzeba. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Grzegorz Kordiak. Pani radna Grażyna Owczarek. No wybaczy pani, ale o ile dobrze pamiętam, to było to w sprawozdaniu pani starosty nawet o tym mowa. No, pamięć mnie raczej nie myli. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna. Ja mam jeszcze taką prośbę. Nawet jeżeli było to w sprawozdaniu pani starosty, tak, to tam było. Ale to nie znaczy się, że po sesji należy takie komentarze rzucać. Nie było to przyjemne. Nie było to przyjemne, bynajmniej dla mnie. Dziękuję, proszę bardzo, pan radny Grzegorz Kordiak. Pani wybaczy, ale mi też nie było przyjemnie, jak państwo pisaliście bzdury we wniosku o odwołanie pana starosty z błędami ortograficznymi chociażby. Przepraszam bardzo, też nie było przyjemne. Dziękuję bardzo. Przykro mi, że tutaj jesteśmy w punkcie wolne głosy i wnioski. W ogóle ogólna jakby taka uwaga, dyskutujemy na tematy, które być może w kuluarach powinny być, tylko zwrócenie uwagi, no ale nie chciałem tutaj zabierać nikomu głosu, żeby znowu się nie spotkać z zarzutem, że kogoś ograniczam. Czy są jeszcze jakieś pytania w tym punkcie? Koniec. Przechodzimy zatem do punktu 9, zakończenie. Ale co takiego? Tutaj pan wicestarosta mówi, że pan naczelnik Wydziału Budownictwa chciał zabrać głos. Nie podnosi pan ręki, dlatego nie wiem.
Panie Naczelniku, bardzo prosimy Pana tutaj do mównicy, żebyśmy widzieli. Ja bardzo proszę chęć zabrania głosu zgłaszać poprzez podniesienie ręki, bo ja po prostu nie wiem i później być może ktoś nie chce się wypowiadać. Dziękuję Panie Przewodniczący, szanowne Panie Radne, szanowni Panowie Radni, szanowni Państwo Starostowie. W związku z tym, że na 21 sesji zostałem wyciągnięty, jak to można powiedzieć, do odpowiedzi przez Panią Wójt Gminy Jemielno, chciałbym odczytać takie oświadczenie, żeby wszyscy radni mieli na ten temat wiedzę co do tego zgłoszenia, które było przedstawione na 21 sesji Rady. Jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli, to odczytam. Odnosząc się do wystąpienia Wójt Gminy Jemielno, Pani Anety Sierpowskiej podczas 21 sesji Rady Powiatu Górowskiego w dniu 15 grudnia 2020 na temat jej braku zaufania do Zarządu Powiatu Górowskiego wyjaśniam, że w dniu 7 września 2020 roku wpłynęło zgłoszenie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Psary, gmina Jemielno, z realizacją na działce nr 250/1 obręb Psary. W wyniku sprawdzenia przedłożonych dokumentów stwierdzono, że działka jest wymieniona tylko jedna i w związku z tym, że były braki, zostało wydane postanowienie w dniu 17 listopada 2020 roku zobowiązujące gminę Jemielno do ich uzupełnienia. Inwestor uzupełnił braki jedynie w części dotyczącej podania prawidłowego terminu rozpoczęcia planowanych robót budowlanych oraz wyjaśnienia, czy przedmiotowa inwestycja obejmuje działki numer 250/2/306 obręb Psary. Mianowicie przedłożono oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na działkę numer 306 obręb Psary. Natomiast w wyznaczonym terminie inwestor nie przedłożył oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie działki 250/2 obręb Psary oraz dokumentów potwierdzających, że planowana do przebudowy działka jest drogą publiczną. Po przeanalizowaniu uzupełnionej dokumentacji Starostwo Powiatowe poinformowało telefonicznie Panią Gminę Jemielno, iż na podstawie prowadzonej przez starostę ewidencji gruntów i budynków ustalono, że przedmiotowa działka jest drogą gruntową, na której droga jako obiekt budowlany w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o drogach publicznych nie istnieje, czyli zgodnie z definicją zawartą w artykule 4 punkt 2 ustawy o drogach publicznych, droga ta budowa wraz z drogami i obiektami inżynieryjnymi, urządzeniami oraz istniejącymi stanowiącą całość techniczną użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym, natomiast w myśl artykułu 3 punkt 1 ustawy Prawo budowlane pod pojęciem obiektu budowlanego należy rozumieć budynek, budowę bądź obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Skoro więc droga jako obiekt budowlany nie istnieje, to zaplanowane roboty budowlane polegające na utwardzeniu przedmiotowej działki stanowią de facto budowę drogi, która wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z artykułem 30 ust. 6 punkt 1 ustawy Prawo budowlane zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia na budowę. Właściwy organ wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Podczas rozmowy telefonicznej, którą prowadziłem z Panią Wójt Gminy Jemielno, ona była prowadzona, to co ja przypominam sobie, chyba trzykrotnie, Pani Wójt zadeklarowała, że podejmie uchwałę, z której będzie wynikało, że planowana do przebudowa drogi jest drogą publiczną, więc Starostwo Powiatowe postanowiło czekać na pozostałe braki i tym samym nie wydawało sprzeciwu do zgłoszenia. Zawłaszczając wiedzę, że gmina Jemielno
poczyniła w tym kierunku kroki, zwracając się z wnioskiem do Zarządu Powiatu Górowskiego o wydanie opinii dotyczącej zaliczenia przedmiotowej drogi do kategorii dróg gminnych. Po bezskutecznym oczekiwaniu na uzupełnienie braków starosta, czyli ja jako reprezentujący z upoważnienia panią starostę, wydałem decyzję sprzeciw. Gmina Jemielno złożyła obszerne odwołanie do wojewody dolnośląskiego, wymieniając wachlarz bezpodstawnych zarzutów, a nie biorąc pod uwagę ustnych ustaleń, które miały miejsce podczas rozmowy telefonicznej. Ja jako naczelnik czekałem na uzupełnienie zgłoszenia zgodnie z ustaleniami telefonicznymi, ponieważ uważałem, że jesteśmy tym organem, który ma nie przeszkadzać, a wręcz pomagać samorządom czy osobom fizycznym przy realizacji wszelkiego rodzaju zgłoszeń czy pozwoleń na budowę. I okazuje się, że w dniu 7 grudnia wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Górze decyzja wojewody dolnośląskiego z dnia 1, który uchylił zaskarżoną decyzję w całości i umorzył postępowanie organu pierwszej instancji tylko ze względu na wydanie decyzji po upływie terminu, po którym organ traci kompetencje do wniesienia sprzeciwu. Natomiast wojewoda nie odniósł się do pozostałych zarzutów, które przedstawiła gmina Jemielno, ponieważ były one bezzasadne. Bo ja zostałem, panie przewodniczący, w tym wystąpieniu pani wójt tutaj ruszony i wypadało mi takie wyjaśnienie w dniu dzisiejszym złożyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie naczelniku. Proszę zostać jeszcze. Proszę bardzo, pani radna Urszula Szmydyńska. Czy ja dobrze zrozumiałam z tego pana wystąpienia, czy wojewoda odniósł się do wszystkich zarzutów przedstawionych lub jakiegokolwiek innego przedstawionego w skardze? Nie, pani radna, wojewoda odniósł się tylko do zarzutu przekroczenia dwudniowego terminu. Czyli po dwóch dniach zgłoszenie obejmowało 21 dni i w ciągu tych 21 dni starosta, jeżeli wniosek nie spełnia wymogów, powinien wydać decyzję sprzeciwu. W związku z tym, że była dżentelmeńska umowa telefoniczna między mną a panią wójt, ja cały czas czekałem na to, że pani wójt dostarczy mi uchwałę zarządu, opinię zarządu i myśmy tak rozmawiali, że ona szybko podejmie, zwoła sesję nadzwyczajną i dostarczy tą uchwałę. Ale w związku z tym, że już ten okres uciekał dwa dni, no niestety ja musiałem już wydać tą decyzję sprzeciw. Dobrze, to w takim razie jeszcze korzystałem, że pan jest przy głosie. W jakim terminie, to znaczy kiedy chodzi o podanie dokładnej daty, gmina Jemielno mogła kontynuować te prace, proszę mi wyjaśnić. To znaczy się, pani radna, 21 dni od zgłoszenia, z tym, że jeżeli był wydany sprzeciw, to w trybie administracyjnym ta decyzja wiązała panią wójt. I myśmy nie mieli wiedzy, ani starostwo nie miało wiedzy, ani gmina Jemielno nie miało wiedzy, jakie będzie rozstrzygnięcie wojewody, bo wojewoda mógł tą decyzję starosty utrzymać w mocy. On ją po prostu uchylił i to zgłoszenie mogła kontynuować, czyli pracę mogła wykonywać. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania będą? Proszę bardzo, pan radny Kazimierz Bogucki. Ja tak przysłuchując się panie naczelniku temu wystąpieniu uważam, wracamy znowu do tematu, że dyskutujemy o kimś podczas jego nieobecności. Miałoby to sens w sytuacji, kiedy pan sam stwierdza, że to była dżentelmeńska umowa, wtedy, kiedy ten ktoś, osoba, której się czyni tam odpowiada, czy zarzuty czyni, miała możliwość odpowiedzi. No w tej sytuacji nie wiem, jak to traktować, bo wojewoda wiedział, nie wiedział, uchylił, jest to ostateczna decyzja. I co teraz z tym dżentelmeństwem zrobić, panie naczelniku? No ja myślę... Przepraszam sekundkę, ja chciałem tylko pani radny powiedzieć, że pani wójt była zaproszona na sesję, tak jak na każdą sesję, poinformowana o terminie, natomiast te zarzuty pojawiły się na sesji poprzedniej. Jasne. I panie przewodniczący, to miało sens, jak państwo byli oboje na sesji, to ja to wtedy miałem jakiś przegląd. Natomiast dzisiaj nie wiem z jakiej przyczyny. Ja nie twierdzę, że nie było zaproszenia, ale no z różnych przyczyn pani nie jest pewnie obecna tutaj na tej sesji. No to czy ewentualnie może w takiej zasadzie też w tych kuluarach porozmawiać, jeśli to była dżentelmeńska umowa, to dżentelmeńsko zachowujecie się państwo jedna i druga strona i wtedy to ma sens. A dzisiaj
słuchamy czegoś, czego tak naprawdę nie wiemy, bo państwo się sami dogadywaliście. Zarzuty pod adresem pana naczelnika padły publicznie na sesji, tak? No to... One nie padły, ta rozmowa nie miała miejsca w kuluarach, tak jak tutaj pan radny sugeruje, żeby tą sprawę w ten sposób rozstrzygać. Te zarzuty pani wójt Anita Sierpowska sformułowała na sesji tutaj. Pan naczelnik w tamtym momencie nie chciał zabrać głosu, zapewne chciał te wszystkie dokumenty posprawdzać i dlatego dzisiaj zabiera głos, żeby się do tego odnieść. Rozumiem, że tak było. Bardzo proszę, panie naczelniku. Tak, panie przewodniczący, ja może ustosunkuję się do wypowiedzi pana Kazimierza Boguckiego, radnego. Proszę zrozumieć, że to nie jest, ja nie mam na celu atakowania pani wójt gminy Jemielno, broń Boże, tylko radni zostali w moim domniemaniu wprowadzeni troszeczkę w błąd, bo to odwołanie, które było do wojewody, to była naprawdę lista takich zarzutów, że jakbym nie miał wiedzy prawniczej troszeczkę, to prokurator by tą osobę zamknął od razu, bo tam było bardzo dużo zarzutów, a wojewoda ustosunkował się tylko, on nawet, panie radny, nie ustosunkował się do braku uchwały i do braku oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na działkę 250/2, tylko odniósł się merytorycznie, że zgłoszenie, sprzeciw został wydany 2 dni po terminie. Ale te 2 dni po terminie, ja jestem otwarty na rozmowę z panią wójt, ja mogę w kuluarach sobie porozmawiać. Pani wójt zresztą na ostatniej sesji też pani radny powiedziała, że do mnie nie ma pretensji, bo się zadeklarowała i powiedziała, że była rozmowa. Bo ja proponowałem różne rozwiązania. Proponowałem nawet takie rozwiązanie, proszę wycofać zgłoszenie, uzyskać uchwałę i na drugi dzień złoży pani zgłoszenie rozpoczęcia robót, a na trzeci dzień złoży pani oświadczenie, żeby starosta wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu i ta inwestycja byłaby przyspieszona. To przecież my nie jesteśmy od tego, żeby rzucać gminom kłody pod nogi. Tu nie chodziło o torpedowanie tej inwestycji, tylko chodziło o załatwienie sprawy. Proszę bardzo, pani radna. Czy ja dobrze rozumiem, że pozwolenie na budowę musiało być, czy nie? To znaczy się, pani radna, panie przewodniczący, pozwoli pan, że odpowiem. Pani radna, jeżeli cokolwiek jest zrobione na gruncie, który nie stanowi drogę, powinno być pozwolenie, decyzja wydana. Ale żeby uzyskać, złożyć wniosek o wydanie decyzji, trzeba opracować dokumentację projektową. A zgłoszenie to jest ta logistyczna ścieżka, taka króciutka, to są 2 kartki papieru, mapka i idzie zgłoszenie. Czyli pani wójt uzyskała, można powiedzieć, zgłoszenie. On złożyła zgłoszenie. Tak, na tej zasadzie, a pozwolenia nie. Nie, nie, bo pozwolenie na budowę wydaje się wtedy, jeżeli byłoby... Decyzję posiadałaby lokalizacji celu publicznego, a tą decyzję wydaje sobie sam wójt dla siebie, ale to jest okres wydania takiej decyzji dla siebie, to jest około 2 miesięcy. Jeżeli by było objęte planem zagospodarowania przestrzennego działki, to jest inna procedura. To jest decyzja o warunkach zabudowy. Ale tu po prostu trzeba było wystąpić do zarządu powiatu o opinię w stosunku do drogi, podjąć uchwałę i ta uchwała była tym dokumentem wiążącym, że pani wójt mogła wykonywać tą inwestycję, prowadzić te roboty budowlane. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Jan Czerwiński. Ja chciałem tylko uzupełnić. Według mojej wiedzy pani wójt jest tu dzisiaj chyba nieobecna z tego powodu, że właśnie jest na urlopie. I tak, bo popieram tutaj postulat pana radnego Boguckiego, czy pana, też pana Trojanka, żeby o tych sprawach rozmawiać z osobami zainteresowanymi, żeby te kwestie wyjaśnić, że tak powiem, w sposób taki, że druga strona też ma prawo się do tego odnieść, nie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania do pana naczelnika będą? Proszę bardzo, pan wicestarosta. Znaczy, ja bym chciał się odnieść do wypowiedzi pani radnej Urszuli Szmedyńskiej, bo pani zapytała o termin, tak jakby datę realizacji tej inwestycji. W jakiej dacie ona mogła być realizowana, ta inwestycja? Panie rozumiem. W związku ze złożoną skargą. Panie przewodniczący, była wydana decyzja sprzeciw.
I ta decyzja sprzeciw, która była wydana przez starostę Górowskiego, którą ja wydałem z upoważnienia pani starosty, ona wiązała organ, że w tym momencie była ona w obiegu administracyjnym. Czyli do czasu rozstrzygnięcia przez wojewodę, tam na tej działce według mojej oceny, mojej wiedzy nie powinno się dziać. Dopiero jeżeli wojewoda uchylił decyzję, wtedy automatycznie decyzja wydana przez organ pierwszej instancji utracił sobie swoją moc prawną. Proszę bardzo, pan wicestarosta. Czyli ja nie wiem, czy też dobrze rozumiem, ale wydaje mi się tak, jeżeli decyzja była, dotarła do nas 7, bo chyba 7 grudnia była wydana... Nie, decyzja dotarła do nas, wydana była 1 grudnia, a do nas dotarła 7. To w jakim terminie mogła być realizowana ta inwestycja? Panie starosto, ja nie wiem, kiedy wójt gminy Jemielno odebrała decyzję. Mogła dostać to ePUAP-em, mogła osobiście to odebrać u wojewody i jeżeli było 1, czyli 2, mogła kontynuować pracę. Tak. Bo tutaj nie mam tej wiedzy, kiedy gmina Jemielno otrzymała. Dlaczego pytam, dlaczego to jest tak istotne? Bowiem chyba na stronie urzędu pokazała się taka informacja Urzędu Gminy Jemielno o wykonaniu tej inwestycji. To chyba było z 2 grudnia, czyli rozumiem, że fizycznie w tak krótkim okresie między 1 grudnia a wydaniem decyzji, a 2 grudnia, kiedy była ogłoszona, to raczej nie można było jej wykonać. No, była decyzja starosty Górowskiego w obrocie prawnym, ona nie była uchylona. Ona dopiero została uchylona 1. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś... Panie radny, no po raz kolejny nie otrzymuje pan głosu i zaraz pan powie znowuż, że ja panu jakiś głos zabieram. Może pan podnieść rękę i zabrać głos. Do widzenia. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos w tym punkcie? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do punktu 9. Zakończenie obrad. Zamykam 23. sesję Rady Powiatu Górowskiego.